Witam Was serdecznie Słowem Bożym zapisanym w Psalmie 82, wierszu 3. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Oraz Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. To słowo apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan z 3 rozdziału 2 wiersza. Drodzy, często mówimy, jak jest nam ciężko, niedobrze. Często też narzekamy na wszystko, co jest wokoło, że to się należy nam, że mamy się gorzej niż inni. I myślę, że prawdziwe trudności przeżywa każdy z nas. My jako ludzie mamy taką tendencję, mamy to do siebie, że uwielbiamy się licytować, kto bardziej cierpi, kto bardziej zasługuje na uwagę. Natomiast Pan Bóg w swoim słowie chce nieść pocieszenie w prawdziwych trudnościach. To poprzez Słowo Boże to On chce nas pocieszyć, ale także i wesprzeć. Bo w trudności, w trudnych doświadczeniach, które każdy z nas przeżywa całkowicie inaczej niż inna, druga osoba, jeden przeżyje doświadczenie trudne w taki, a nie inny sposób, że będzie spokojny, a druga osoba popadnie w depresję. Natomiast Pan Bóg przede wszystkim głosi nam dobrą nowinę o tym, że mamy poszukiwać wsparcia w bliskich nam osobach. Przede wszystkim w Jego Słowie, gdzie też czasem możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pan Bóg chce dla nas dobra. Nie chce, żebyśmy tylko narzekali, żebyśmy spoglądali na to życie jako tylko to trudne, ciężkie, jak to jest mi źle. Ale mamy z nadzieją głosić, że Pan Bóg obficie napełni nas miłością do siebie. I to jest też takie życzenie apostoła Pawła, że do wszystkich. Co według mnie jest to bardzo trudne. Dlatego też zobaczmy się w oczach Bożego Słowa, gdzie Pan Bóg chce tchnąć w nas nadzieję dobra. Tego, co dobre. A więc wszystkiego to, co dobre dzisiaj. Miejcie się dobrze, pozostańcie z Bogiem.